Drodzy przyjaciele, w dzisiejszym dniu niebo łączy się z ziemią. Wigilia to czas, gdzie rodzina święta zasiada do stołu, by przeżyć kolejne Boże Narodzenie, a ze świętą rodziną także my zasiadamy, by pomodlić się o błogosławieństwo Boże, a także by połamać się opłatkiem i złożyć sobie najlepsze życzenia. Jakże dziwny paradoks występuje w święta Bożego Narodzenia. Bóg staje się bezradnym dzieckiem, wchodzi w historię życia każdego z nas, nie narzuca się nam, wyciąga tylko ręce, abyśmy Go zauważyli i przyjęli ten Jego gest otwartych ramion i sami pochylili się nad dzieciątkiem Jezus i przyjęli Go do swojego życia. W kontekście świętej rodziny chciałbym złożyć najpierw najlepsze życzenia rodzicom, aby dziękowali Panu Bogu za to, że w sakramencie małżeństwa zaprosili Jezusa, by ich rodzina stała się domowym kościołem, aby oni byli kapłanami tego sanktuarium, pierwszymi zwiastunami wiary w życiu dzieci i by dzieci, doświadczając miłości od rodziców, nabierały tego przekonania, że Bóg jest miłością. Dawajcie w prezencie dzieciom swoim miłość, jakiej uczy nas Pan Jezus. Kochane dzieci, Boże Narodzenie to także wasze święto, bo Pan Jezus przeżywa to samo, co wy przeżywałyście jako niemowlaki, a także jako starsze dzieci. Życzę wam, żebyście od Pana Jezusa uczyły się posłuszeństwa i miłości wobec rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców. Bądźcie dzięki posłuszeństwu najpiękniejszym prezentem, jaki dacie rodzicom z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Kochani dziadkowie, jesteście podwójnymi rodzicami i dlatego życzę wam, a wam nie zabrakło miłości wobec swoich dzieci i wnuków. Z pewnością najbardziej kochacie te małe dzieci, wasze wnuki, ponieważ macie więcej czasu dla nich. Uczcie ich wierności Panu Bogu i ludziom, także niech nie zapominają, patrząc na wasze słowa i czyny, o wierności Bożym przykazaniom. Kochani chorzy, cierpiący, ludzie specjalnej troski, kocham was bardzo i życzę, aby Jezus przyniósł wam nadzieję i radość. Mimo cierpienia nie jesteście ludźmi przegranymi, ale w szczególny sposób wyrażacie wierność Panu Bogu poprzez bezinteresowną miłość. Niech ten Jezus wam towarzyszy, abyście szczególnie w trudnych momentach pamiętali o tym, że Chrystus jest z wami. I wszystkim mieszkańcom Częstochowy życzę radości i pogody Ducha Bożego, błogosławieństwa, abyście wkraczając w nowy rok pamiętali o tym, o czym nam przypominał święty Jan Paweł II. Abyśmy otworzyli drzwi Chrystusowi i z Jezusem Nowonarodzonym przeżywali wszystkie momenty naszego życia. Szczęść Boże. A teraz, kochani, ze świętą rodziną przeżyjmy już wejście w kolejne Boże Narodzenie. Józef jest stajenki, nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyjdź, przynieście ze sobą dzieciny. Jest miejsce w naszej rodzinie dla Boga, u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie dla Boga, u nas zawsze otwarte drzwi. Józef jest tajenki, nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyjdź, przynieście ze sobą dzieciny. Jest miejsce w naszej rodzinie dla Boga, u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie